Niech Pan obdarzy Was spokojem. Sobota 30 tygodnia, okresu zwykłego. Po raz kolejny Chrystus jest w domu pewnego faryzeusza, po raz kolejny jest szabat i po raz kolejny go śledzą. Widzimy w tych Ewangeliach, że to jest jakaś, jakieś grubsze śledztwo i seria tych spotkań, gdzie Chrystus jest inwigilowany, ale jak już wiemy doskonale, zupełnie mu to nie przeszkadza. I nie zatrzymuje się w tym, co jest jego najważniejszą misją. I ma w takich sytuacjach czy w takich okolicznościach, jak zawsze, możliwość przedstawić swoje nauczanie. Tym razem patrzy, jak sobie goście wybierają pierwsze miejsce. I w kontekście tego pada to słynne, znane zdanie. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Chrystus chce pokazać, że nie ty sam wybierasz sobie miejsce, nie ty sam się wywyższasz, ale od tego jest Pan Bóg. Bo może być niebezpieczeństwo, że sam się wywyższysz, a potem zostaniesz strącony i to nie jest miła sytuacja i nie jest dobra sytuacja. To Bóg niech da ci właściwe miejsce, niech Bóg będzie tym, który pociągnie ciebie do góry. Ty znaj... znaj... Na ziemi, tutaj, swoje właściwe miejsce, przyjmij to właściwe miejsce i pozwól Panu Bogu też działać. I ta nauka Chrystusa zawsze jest kompletna, to nie są tylko słowa, czyli wskazania do nas, ale to są też postawy, i przecież widzimy Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy. Nie zajął pierwszego miejsca należnego mistrzowi, nauczycielowi, ale zajął ostatnie miejsce, biorąc w pewnym momencie tą miednicę, biorąc ręcznik i myjąc apostołom nogi. To powinien zrobić albo najmłodszy, albo służący, czyli ktoś, kto jest na końcu tego łańcucha pokarmowego, byśmy powiedzieli. Widać, że apostołowie się nie kwapili, może czekali, kto to zrobi, może myśleli, że to Jan powinien, bo najmłodszy, może jeszcze ktoś z zewnątrz przyjdzie i to zrobi. Ale robi to Chrystus. I Piotr jest zaskoczony i oponuje: Ty nie będziesz mi, Panie, mył nóg ale sam tego nie zrobił, bo przecież on był pierwszym z apostołów. On jest taki primus inter pares. Pierwszy spośród równych, ale jednak pierwszy. On jest też ten ważny. On tutaj idzie za mistrzem. On jest w tych różnych wyjątkowych momentach. Więc myć innym nie będzie, ale jednocześnie czuję taki dyskomfort, kiedy Pan Jezus to robi. Niemniej nikt z nich po tą miednicę i po to prześcieradło nie sięgnął. I Chrystus pokazuje, że nie tylko słowa ale również jego postawa wyraża to wszystko, czego nauczał. A święty Paweł w liście do Rzymian no, pokazuje też to wybranie, które, w którym jest niebezpieczeństwo, że można spaść, żeby nie mieć zbyt wysokiego mniemania o sobie. Mówi o narodzie wybranym, ty, który jest wybrany, ty, który jest narodem pierwszego przymierza. I teraz pyta, czy Bóg odrzucił swój lud? żadną miarą, ale to są ci Izraelici, którzy się potknęli, może nie całkiem upadli, ale właśnie może gdzieś tam za bardzo uwierzyli w swoją wielkość, ale wielkość bez Pana Boga. Jesteśmy wielcy, bo jesteśmy wielcy. Oczywiście Pan Bóg nas wybrał, jesteśmy narodem wybranym, dał nam ziemię obiecaną, tą ziemię wybraną, ale teraz trochę zapominają o tym Panu Bogu. Nie mają tego żywego serca i tej żywej relacji. Została im tylko wielkość, ale moglibyśmy powiedzieć, że to jest trochę już jak wydmuszka. Choć wydaje się, że wszystko jest w porządku, to ta skorupka w każdej chwili może się rozsypać, bo nie ma tam ducha. Choć czekają na mesjasza, to nie potrafią zobaczyć, że on już przyszedł. I Paweł mówi: dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Cały czas próbuje uratować swój naród, uratować swoich tych, spośród których się wychował, cały czas, ale jednocześnie rozszerza ten kontekst i pokazuje, że również dobra nowina dociera do pogan. Niemniej w tym liście do Rzymian cały czas próbuje uratować. Mówi, że nie jest ich wrogiem, że nie jest przeciwnikiem, że z nimi nie walczy, że oni dalej są tym narodem pierwszego wybrania, ale teraz mogą to wszystko stracić, bo może się okazać, że z tego pierwszego miejsca zejdą na ostatnie. Niemniej te dary, łaski i wezwania są nieodwołalne. Bogu zostawmy to, żeby przydzielał właściwe miejsca. My bądźmy trochę jak Maryja i mówmy, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ja chcę taką postawę przyjąć, a Bóg już niech przeznacza mi to właściwe miejsce. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.